3, 4. Dzień dobry. Ale nie tak szybko miało być. No dobrze. Poszło. No dobrze. Marta Stachowiak, córka. Dorota Sumińska, mama. Witamy na naszym kanale Sumińska Zwierzę Ci się. Wielkanocnie witamy. Składamy wszystkim życzenia wielkanocne najserdeczniejsze. Dziękujemy wszystkim patronom, lajkowiczom, subskrybentom i wszystkim, którzy udostępniają. I wszystkim życzymy wesołych świąt Wielkiej Nocy. Wesołego jajka i mokrego dyngusa. O. Wesołego jajka i mokrego dyngusa. No dobrze. Żeby nam wesoło i dobrze było, po prostu. I my tak dzisiaj świątecznie, proszę Państwa, bo chcemy porozmawiać sobie o co jest tak na święta? Kto przynosi prezenty? Prezenty przynosi zając, ale z drugiej strony wszystkie ozdoby świąteczne to są króliczki. I tu rozłam następuje. Bo ja się wychowałam z zającem wielkanocnym. No tak, zając nie z królikiem wielkanocnym. Ale ponieważ zające biegają po łąkach i mają parkoty. A wiesz, co to są parkoty? Nie wiem, co to są parkoty. No moja córka nie wie, co to są parkoty. Wiem, co to są słuchy, wiem, co to są skoki. A parkoty to są wesela zajęcze. Wesela zajęcze, które rozpoczynają się już w lutym, a więc już się rozpoczęły pośród tych nielicznych zająców, które tych nielicznych zajęcy, które są zajęte parkotami, bo jest ich w ogóle mało, ale nie można mylić zająca z królikiem, dlatego że to są niby podobne, a zupełnie różne dwa gatunki. Po pierwsze, zając jest społeczny czy nie? Zając nie jest, królik jest Brawo. Społeczny. Zając nie jest zwierzęciem społecznym. I tak naprawdę zające spotykają się tylko na parkotach, które są niezwykle, powiedziałabym, takim spektakularnym przedstawieniem sprawności zająca. Takie tańce i bokserskie sparingi, jakie wykonują podówczas zające, są naprawdę niezwykle popisowe. Mało kto to widział i jeszcze tak trochę potrujemy świat, to już nikt tego nie zobaczy, chyba że na filmie, bo one się boksują, one wykonują niesamowite skoki, ekwilibrystyki, żeby spodobać się samicy, żeby odstraszyć konkurenta, ganiają się z turbo doładowaniem. I tracą kompletnie czujność podczas parkotów. One w ogóle jakby na nikogo nie zwracają uwagi. Miłość odbiera im rozum, tak jak i ludziom. I niestety zdarza się tak, ponieważ świat jest pocięty drogami, że właśnie wtedy ginie wiele zajęcy, bo są bardzo, bardzo nieostrożne. Natomiast króliki są dużo bardziej skryte, jeśli chodzi o miłość. Żyją w dużych społecznościach i robią coś, czego zające nie robią nigdy, a mianowicie kopią nory, i to bardzo głębokie i długie nory, i bardzo często te nory mają również alkowy, gdzie w ukryciu i intymności można uprawiać seks, nie tak na polu jak zające, tylko w norce, w norze. I króliki, jeżeli pozwolić, że to takie jest powiedzonko, prawda, że mnoży się ktoś, jak tak, mnożą się może króliki. Może właśnie dlatego, ponieważ mnożenie się, nowe życie, to Wielkanoc się z królikiem kojarzy i weszła do kultury. Może, więc taka kolonia królików może być ogromna. One bardzo szybko, że tak powiem, dochodzą do dojrzałości płciowej, mają sporo dzieci i ta wydolność pod tym względem królicza jest rzeczywiście imponująca. Więc jak króliki znajdą sprzyjające okoliczności i nie będzie chorób, które potrafią je rzeczywiście zdziesiątkować, a nawet setkować. Nie, to odwrotnie, zdziesiątkować, czyli do dziesiątków. Setków do dziesiątków. Zająców z setków do dziesiątków. W każdym razie życie królika jest bardzo społeczne. Króliki, choć nie tworzą jakiejś tam hierarchii, to jest dość luźne społeczeństwo, ale te kontakty są bardzo, bardzo ważne.
dla królików i każdy, kto miał tę przyjemność, żeby obserwować króliki, kiedyś wielkim problemem króliczym były wydmy w Holandii, ponieważ tam zwalczano te króliki, dlatego że one podkopywały te wydmy, które chronią Holandię przed powodzią, ale było ich mnóstwo. Ja choć byłam mała, kiedy tam jeździłam z moją mamą, to pamiętam doskonale te króliki i parę razy w życiu widziałam takie miejsce, gdzie było dużo królików, to w momencie, jak jest cicho i spokojnie, nagle z ziemi wyrastają uszy, nie tak długie jak u zająca, bo królik ma znacznie krótsze uszy, w ogóle ma dużo bardziej obłe kształty. Tak, królik puszysty, zając jest smukły. Zając to jest kangur Europy. Zając, on naprawdę bardzo przypomina kangura w gruncie rzeczy. Właśnie ma suchą twarz, boksuje się tak, jak boksują się kangury, no i skacze, ma potężne tylne nogi, skoki. I omyk, ogonek. Proszę sobie wyobrazić, że z taki z dzieciństwa to pamiętam, ponieważ ja niestety pochodzę z rodziny, gdzie wszyscy polowali. Bardzo mi jest wstyd i przykro z tego powodu. I to taka zabawka dla dziecka, zajęczy ogonek, breloczek do kluczy. Oczywiście zabitych zajęcy. Do dziś można kupić takie ogonki za ciężkie pieniądze, oprawione w srebro, jako właśnie breloczek do kluczy. No bardzo to smutne, że my lubimy części ciała jako czyjeś, jako coś na nasze szczęście. Zupełnie mi się to z tym nie kojarzy, ale nie mówmy w święta o takich przykrych rzeczach, tym bardziej, że pamiętam jeszcze z dzieciństwa, przed świętami, szczególnie wielkanocnymi, a może i bożonarodzeniowymi, na balkonach wisiały martwe króliki i kruszały. Taki widok na kamienicach miejskich, bardzo, bardzo smutny. Teraz chyba to się rzadziej spotyka, mam nadzieję. Ja nie widziałam od wielu lat. Tak, ale kiedyś to było nagminne. Ale to wyrzucamy i wracamy do zająca. Zająca, który jest zwierzęciem w bardzo trudnej sytuacji w obecnych czasach, szczególnie, zawsze, nigdy nie było mu łatwo, bo zając jest małym zwierzęciem, jest absolutnie weganinem i jedynym jego ratunkiem jest ucieczka. On nie ma albo udawanie, że go nie ma, albo ucieczka. I bardzo wiele innych gatunków, łącznie z człowiekiem, na zająca polowało i poluje w dalszym ciągu. W tej chwili na resztki zajęcy polują samochody. No oczywiście myśliwi, którzy mówią o tym, że wcale nie jest tak źle, bo udało się założyć takie fermy zajęcze, gdzie zające się rozmnaża, ale po to, wypuszcza... żeby móc na nie polować. A właśnie, wypuszcza się je wyłącznie po to, żeby mieć do kogo strzelać. To jest nasza ludzka natura. Zając jest bardzo... Ja nie chcę, żeby ktoś próbował sobie złapać i wychowywać zająca w domu, bo to nie jest zwierzę domowe i absolutnie proszę tego nie robić, ale ludzie mają takie zakusy. Natomiast w dawnych czasach, jeżeli ktoś znalazł chociażby maleńkie zajączki, a był kompletnie niezorientowany, to uważał, że je ratuje, jak je zabierał do domu i wychowywano, trzymano te zajączki, które się bardzo związywały z człowiekiem. Były bardzo, bardzo miłe, bardzo sympatyczne. Najczęściej kończyły tragicznie, dlatego że to nie jest zwierzę do tego, żeby żyć przy człowieku z bardzo wielu, wielu powodów. Ale mówię to specjalnie po to, żebyście Państwo pamiętali, w tym okresie wczesnowiosennym panie zającowe rodzą dzieci. Panie zającowe rodzą dzieci w tak zwanych kotlinkach. Taka kotlinka to nie jest nic innego jak zagłębienie, znajduje ona pod krzaczkiem, kiedyś na miedzy, teraz nie ma miedzy, też one mają wielki kłopot ze znalezieniem miejsca do urodzenia swojego dziecka lub dzieci. Bywa tak, że rodzi jedno, bywa tak, że rodzi dwa, bywa tak, że rodzi trzy zające maleńkie i w momencie, w którym rodzi w kotlince, to rodzi i nakarmi szybciutko i ucieka. Dlaczego ucieka taka mama zającowa?
Dlatego, że ona ma zapach. A jej dzieci, myśmy już kiedyś o tym mówiły zresztą. Dzieci nie mają zapachu i ich zadaniem, dopóki nie staną się samodzielne, jest to, żeby ich nie było. By udawać, że ich nie ma. One nie pachną, nikt nie wyczuje, żaden pies, żaden lis i one mają siedzieć przycupnięte. Mówiłam już kiedyś, że matka przychodzi raz na dobę, rzadko na dwa, żeby je nakarmić, też nie podchodzi bezpośrednio do nich, tylko woła je do siebie, one wyłażą, biegną do niej, szybko piją i uciekają do swojego schowanka. Co ciekawe, że jak je urodzi, na przykład urodzi trzy, to one pierwszą dobę, góra dwie są razem, a potem każde z nich się przenosi w inne miejsce, po to, że jeżeli jednak jakiś drapieżnik znajdzie, to żeby nie zjadł trzech, tylko zjadł jedno, więc to ciężkie jest życie zająca, naprawdę ciężkie, bardzo trudne i narażone na mnóstwo zagrożeń, z których bezwzględnie największym jest człowiek. I ten człowiek, który strzela do zająca, i ten człowiek, który się lituje nad znalezionym zajączkiem i zabiera go do domu. Nie wolno zabierać ani czekać przy nim, aż przyjdzie mama. Mama nie przyjdzie, jeżeli tam obok będzie człowiek, nawet w zasięgu, nie wiem, 30 metrów. Też nie przyjdzie. Mama obserwuje. Mama przyjdzie tylko wtedy, jeżeli będzie absolutnie bezpiecznie, cisza i nie będzie żadnego zagrożenia. Wtedy przyjdzie. Inaczej, jeżeli będziemy siedzieć, może skazać dziecko na śmierć głodową. Więc jak znajdujemy zajączka, to szybko stamtąd uciekamy i nie wracamy. W ogóle nie patrzymy w tamtą stronę. To nie jest, bierzemy to jest bardzo... do ręki, nie robimy nie, nie ma mowy w ogóle. To nie ma tylko mowy. Odchodzimy. Tylko uciekamy stamtąd. Jeżeli chodzi o króliki, one są w dużo lepszej sytuacji, dlatego że rodzą dzieci w norach. Szykują specjalne nory, które są... Pokój dziecinny wygląda po prostu jak marzenie każdego, kto lubi wygody. Bo co robi mama? Ty wiesz, co mama robi, zanim urodzi dzieci? Nie wiem, trzeba wyścielać czymś. To wydziera z brzucha puch. Właśnie. Wydziera z brzucha i tym puchem jest wyłożona ta komora w norze, gdzie ona urodzi dzieci. Ten puch spełnia dwie role, dlatego że z jednej strony daje wygodę, miękkość, ciepło, a z drugiej strony działa jak pieluszka jednorazowa, bo wszystko się wchłania. To przez ten puch... Przyszły mi do głowy dzieci Inuitów. I też te puch. Ich kubraczki z puchem, z pieluchą kilkumiesięczną. Tak, więc taki puch się bardzo, bardzo przydaje z wielu względów. I tam mama królicza rodzi swoje dzieci, karmi swoje dzieci w zaciszu tego miejsca. Czy myślisz, że są jakieś zagrożenia dla dzieci króliczych w związku z tym? Na pewno ktoś może się dostać pod ziemię przecież. A właśnie. To zależy od regionu, gdzie te króliki żyją. Chociażby węże mają zawsze chrapkę na takie małe króliczęta. I tu ja wężom mówię, żeby bardzo uważały. Bo słodka, delikatna mama króliczyca potrafi być po prostu lwicą w obronie swoich dzieci. I potrafi bardzo takiego węża uszkodzić, a nawet zrobić mu śmiertelną krzywdę. Więc to nie jest tak, że ten króliczek jest kompletnie bezbronny, bo nie jest. I chcę powiedzieć, że króliki, które na przykład samce królików, które walczą, potrafią się potężnie pokaleczyć i zrobić sobie potężną krzywdę, bo to są też dość silne zwierzęta. Królik skończył marnie, bo... No królik jest ulubionym daniem naszym ludzkim, nie naszym, broń Boże. No nie wszystkim. Królicze mięso dla dzieci futra, przecież, królicze. Nie dość, że futra, tak, to jeszcze dzieciom cielęcinkę przecież i króliczynkę. Króliczynkę, więc los królików stał się bardzo, bardzo smutny, dlatego że no, nie w tak odległych czasach jak psy, zostały one poddane pewnej selekcji i zaczęto tworzyć rasy królików. I wyhodowano rasy królików bardzo różne, królików mięsnych. Na czym polega to, że to są ogromne króliki, bardzo duże, hodowane na mięso. Są rasy królików na futra.
bo była teraz już dużo mniej, ale kiedyś futra z królików były modne, były, więc są takie króliki angory z takim długim, długim futrem. Wyhodowano króliczki miniaturowe, które zasiedlają klatki w sklepach zoologicznych. Biedne, maleńkie kaleki, które bardzo często z racji miniaturyzacji mają nieprawidłowy zgryz, bo tutaj jest pewna tajemnica i gryzoni, i zającowatych, które gryzoniami nie są. A mianowicie ich siekacze rosną całe życie. To są siekacze, które mają się ścierać. Mają się ścierać pod odpowiednim kątem, żeby być ostre, więc muszą gryźć twarde rzeczy. I teraz nawet jeśli królik, który ma wadę zgryzu, dostaje twarde rzeczy, to ten zgryz jest nieprawidłowy i te zęby się nie ścierają. I takie zęby trzeba przycinać, żeby on w ogóle mógł jeść, bo one rosłyby cały mogą czas. Mogą wrosnąć przecież, przebić mogą straszne rzeczy, tak. I mogą, a najczęściej to wystają. I taki królik umiera z głodu, jeżeli ma wadę zgryzu i nie ściera tych zębów. To gdyby był dziko żyjącym królikiem, to umarłby z głodu po prostu, bo nie miałby jak pobierać pokarmu z takimi zębami. To zmywarka się tak odzywa, to nie tak, my. Tak, to cały czas tak. Torturuje. Ona jakoś święta nie wzięła pod uwagę i tego wielkanocnego. I teraz chcemy, myślę, że ty na ten temat powiesz więcej, powiedzieć o takim świątecznym, bardzo złym zwyczaju, żeby na świątecznym stole było jakieś żywe zwierzątko. I to są i kurczaczki, i małe króliczki na święta. Bo to tak ślicznie wygląda. No, bo mały króliczek jest rzeczywiście, wygląda jak disneyowskie zwierzątko z filmu disneyowskiego, zajączek jeszcze bardziej, bo to są, zajączek to jest sama głowa, uszy i łapki, to jest coś prześmiesznego, taka duża głowa, rozczulającego. Króliczek mały też jest bardzo piękny, zresztą kurczaczek mały też. I co potem się dzieje z takimi zwierzątkami, jak się kończą święta? No, takie zwierzątka lądują na talerzu. Nie, takiego małego, nie, 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 nie. A co się z nimi dzieje w takim razie? Różnego rodzaju reklamy, sklepy, gdzie na wystawach sklepowych chodzą sobie małe króliczki, no po prostu... Przy czym ja nie widziałam wystaw sklepowych z żywymi zwierzętami. Jak to nie widziałaś z małymi, z nie króliczkami, tylko z kurczaczkami? Nic mi nie przy... A ja widziałam. A ja widziałam. No w tej chwili jednak to może jest trochę inaczej i może u nas bezpośrednio tego się nie robi, natomiast w wielu krajach dalej się to robi. Dalej się to robi. Że... Gdzie ja mogłam spędzać Wielkanoc? Na pewno spędzałam w Irlandii i spędzałam w Holandii i nigdzie nie było. No to ja pamiętam to może z dzieciństwa, natomiast pamiętam. Możliwe, że tak było. Pamiętam takie atrakcje. Natomiast myślę, że nie jeden ma zakusy, ktoś, kto robi dla rodziny takie święta, żeby takiego stworzaka małego. I oczywiście Państwo znacie mój stosunek do trzymania zwierząt w niewoli, zwierząt, które nie są psami i kotami, jest bardzo negatywny, ale jeśli już coś takiego się stanie, to takie zwierzę powinno zostać na zawsze w tym domu, do którego zostało wzięte. Ale mam prośbę, żeby stoły świąteczne nie uginały się pod daniami z maluczkich, czyli z naszych braci mniejszych. Niestety, bo Wielkanoc to jest bardzo mięsne bardzo, święto. Bardzo mięsne tak święto. Jak Boże Narodzenie nigdy nie było specjalnie mięsne, to Wielkanoc szynką i białą kiełbasą stoi. Tak, tak, rzeczywiście wędliny. I mi się wydaje, że uczynienie w Polsce Wielkanocy świętem wegetariańskim, to nie może mówię zaprosimy, o wegańskim. Zaprosimy na nasz zrobimy filmik, ty sfilmujesz, co będzie na stole, a u nas, proszę Państwa, nie będzie cierpienia na stole. Ale będą jajka. Jajka będą od pani Koko. Jajka, bo to jest jedyne, co jemy, jajka od kur, które znam osobiście, i te jajka będą, a poza tym będzie wszystko pyszne, ale bez
niczego, co pochodzi od zwierząt. Filmik filmikiem, jeszcze przepisy by się przydało opublikować. To ja obiecuję, że opublikujemy i przepisy dań śniadaniowo-wielkanocnych, jakie u nas serwujemy, i zrobimy zdjęcia tych dań. Uszczknę tylko tajemnicy, że Nie uchylę, ja dzisiaj coś plotę zająców. Lecisz, uszknę. Ale całkiem zabawnie to tak? wychodzi. No to dobrze, widać, że to naturalnie, proszę Państwa, nic tutaj nie ma żadnego przygotowania. No to uszknij tajemnicy, uszknij. Uszknę, uchylę rąbka, uszknąć rąbka nie można. Uchylę rąbka tajemnicy, że do tego, żeby jajka faszerowane były naprawdę bardzo dobre, potrzebne są suszone grzyby. I taki przepis obiecuję, że dam. Ale wróćmy jeszcze do naszych zającowatych, które występują w europejskiej przyrodzie. Chcę powiedzieć, że wszystkie te króliki, które są w sklepach zoologicznych, miniaturowe, większe, kłapouche, bo tych ras, w ogóle ras królików jest dużo, ja nie pamiętam wszystkich, wiem, że jest królik baran, też jest taka rasa. Tak. Duży bardzo królik, wszystkie te króliki tak naprawdę bardzo mało przypominają pierwowzór. Takiego zwykłego królika europejskiego, który jest naprawdę, uważam, że choć wszystkie zwierzęta są ładne, to tak naprawdę jest najładniejszy z nich wszystkich, bo nie, on nie jest udziwniony, on jest takim królikiem, jak taki wzorzec królika. Nic mu nie wisi, nic nie jest zminiaturyzowane, jest sprawny, jest szybki i oczywiście gdyby stanął do zawodów w biegu z zającem, przegrałby. Ale to jest to tworzenie ras króliczych i dążenie do doskonałości w wyglądzie królika, to było dążenie do uczynienia z królika pluszowej zabawki, usłodzenia. Nie, no, zaczęło się od mięsa i skóry. Ja mówię o późniejszym robieniu miniaturek, tworzeniu tak, zabawki, zabaweczki. Słodkie zabaweczki. Królik ma być uroczy, nieporadny, turlający się bardziej niż chodzący, po to, żeby być słodziutki. Jeszcze bardziej niż oryginał. Pewnie tak. Tak jakby no, zając... Jest jeszcze jedna sprawa. Udomowienie i ta selekcja do tego, żeby to zwierzę było spolegliwe, bo zarówno do hodowli jest to potrzebne, jak i do domowego, jako domowy pet, to jest jeszcze dobór pod tym względem, żeby one były jak najbardziej infantylne, jak najbardziej ich zachowania były takie dziecięce, powiedziałabym, żeby były łatwe w obsłudze, żeby nie wykazywały, nie złościły się, nie wykazywały ale agresji. Ale też, żeby nie były zbyt szybkie, tak, zbyt tak, zwrotne. Żeby było łatwo człowiekowi. I żeby jeszcze do tego wyglądały śmiesznie. Myśmy to samo zrobili z psami, to samo zrobili z kotami, teraz to samo robimy z królikami. I co tu dużo mówić, na pewno lepiej w gruncie rzeczy, procentowo patrząc na ilość tych zwierząt dobrze traktowanych, jest tym królikom, które trafiają do czyichś domów, niż tym królikom, które są trzymane na mięso, na takich fermach, gdzie siedzą w klatkach po prostu, tak jak kury, tak jak i inne zwierzęta zniewolone, bo dalej, tak jak wspomniałaś, mięso królicze jest w cenie i dalej jest wielu zwolenników jedzenia tych kompletnie bezbronnych zwierząt. Kompletnie bezbronnych zwierząt, dlatego że biorąc pod uwagę królika i psa, królika i lisa, królika i norkę, królika i nie porównuję z drobiem, bo on też jest kompletnie bezbronny, choć taki duży indoor potrafi być bronny. No gęś też. Ja miałam przyjemność z gęsią. Ale królik to jest takie zwierzątko, przy tym bardzo, bardzo delikatne. To jest zwierzątko, które bardzo łatwo uszkodzić. I chcę powiedzieć wszystkim, którzy opiekują się z takich czy innych względów królikami, żeby nie podnosić ich za uszy. Te uszy są duże i ludziom się wydaje, że jak złapie królika za uszy, to się tak... Nie.
królika, który może bardzo podrapać tylnymi nogami, to od razu uprzedzam. Królik zdenerwowany, naprawdę pazury nad, i siła tylnych nóg jest ogromna, więc jak się podnosi królika, to tak, żeby on nie mógł. Ja kiedyś nawet powiedziałam, że on może zrobić harakiri tylnymi nogami i niewiele przesadziłam, bo naprawdę te pazury są bardzo ostre, a siła najlepiej nóg... Najlepiej chwytać od tyłu królika. Najlepiej chwytać za skórę na grzbiecie. Tak. Za skórę na grzbiecie. Za uszami, nie za uszy, które są delikatne, które nie wolno za nie podnosić. Za skórę na grzbiecie i tak, żeby on nie... Bo czasem trzeba królikowi przyciąć pazurki, czasem trzeba królikowi niestety przyciąć zęby. Wtedy, kiedy krzywo rosną, ale to jest najczęściej, tak jak wspomniałam, u miniatur. Ale na koniec taka wielka, wielka prośba do wszystkich naszych słuchaczy, żeby mówili o tym szerzej. Nie kupujcie królików jako zabawek domowych. To są zwierzęta społeczne, których gatunkową powinnością jest kopanie nor. W żadnej klatce, w żadnym terrarium, na żadnym dywanie to się nie uda. Więc nie odkróliczajmy ich na siłę. My mamy pretensje, jeżeli ktoś od nas oczekuje czegoś, co wydaje się nieludzkie, mówi się nie odczłowieczaj, nie odkróliczaj też i nie odchomiczaj i nie odkawiaj. Nie trzymajmy zwierząt. Nie odkawiaj, nie od świnkomorskaj. Nie od świnkomorskaj. Skończmy z tym złym, niedobrym procederem niewolenia zwierząt w klatkach. Nie kupujmy ich dzieciom. Dzieciom kupujmy pluszowe zabawki, a sobie bierzmy cudowne psy i cudowne koty, które najbardziej tego potrzebują. Nie kupujmy, ale bierzmy ze schronisk. Jeśli chodzi o psy i kopanie nor, to tak trochę po królikowemu niektóre tak, psy. No, nie, już te nasze to nie kopią, bo siły nie mają, bo to sama starszyzna, proszę Państwa, u nas jest i już się kopać nie chce i siły w łapkach nie ma. Ale kiedyś była. To co, dziękujemy, życzymy? Dziękujemy, życzymy wspaniałych świąt. Wesołych, dobrych, zdrowych i bez bólu i bez cierpienia. I do usłyszenia i zobaczenia za tydzień.